Hej, czy jesteś Strongosnex? Dzisiaj tak jak do sprzątania gołem tych kurników. Ciągłem sprzątania. Tutaj już posprzątałem te kurniki, co były. O, tu jak widzicie, to ładnie posprzątane. O, i spadło. Te drzwiczki właśnie opadają, już są oberwane. Jutro jak się wezmę za sprzątanie reszty kurników i gołębników, to się też będę brał za naprawianie drzwiczek. O, tutaj kurniki, te są te trzy są też posprzątane. Tu już jest pościelane, bo to są gołębie. O, ale one tutaj nie będą chyba, bo tu jest tak trochę ciemnawo dla nich. One nie wypuszczone na razie nie będą. To one tutaj być nie będą prawdopodobnie. A tutaj są kurki ochiki. Ale też prawdopodobnie tutaj nie będą, będą z tamtej strony, a gnewki będą tutaj. Kurki dopiero chodziły sobie po dworze, jak widzieliście wcześniejszy film. No. A jutro będę się brał za sprzątanie gołębników. I będę się prowadzanie pościelać tam, wymieniać wszystko, podawać i prawdopodobnie u gołębi ozdobnych wezmę się za ten, jak to, budowę nowych gniazd. W tym roku właśnie też, teraz na tym planowała właśnie budowę nowych gniazd. Tutaj też zostały świeżo wodę, jedzonko, gołębie tak samo. No i super, kurki sobie chodzą. No i dobra, no to widzimy się za chwilę, jak będę się brał za sprzątanie gołębników. No i widzimy się kolejnego dnia już. Ja to się już wziąłem za robotę, bo sprzątanie to już, o, gnój nabrany. Tu pograbiłem ładnie, elegancko. Kotki u królików są już pozmieniane, bo zacząłem sprzedać królikom, tu fajnie sobie pograbiłem. Tu pograbione, tam tak samo i posprzątane. O, tu u królików mają nową ściółkę. A tam samica z tyłu siedzi. O, widać ją. No i teraz zbiorę to co pograbiłem i się biorę za sprzątanie gołębników. Dwa gołębniki do sprzątnięcia. Najbardziej ten mnie tak denerwuje. Tu będzie chyba najwięcej roboty. No ale już tam się zobaczy. Dobra, więc widzimy się za chwilę, jak wezmę i zacznę sprzątać gołębniki. O. No i tu już jest u gołębi posprzątane. O, nawet gołąbki siedzą. Widzę, że trochę się nawaliły do wody. Starajmy się sobie jeść. O, gołąbki siedzą sobie tutaj. Gniazda widzę, że już ta para zajmuje ten i tamten. Tamta samiczka, ten samczyk chyba. Temu widzę, że muszę zdjąć znacznik, bo ma, widzę, że znacznik i obrączkę na jednej nodze. Tylko noga od tego może boleć. No i tu już posprzątane ładnie. I teraz sprzątam tu u ozdobnych i wam powiem, że noszę się takiego czegoś nie spodziewałem, że aż taki jest zapierdziel tutaj. Tu już trochę waliłem i jak na razie to, o, poczyściłem gniazda i siodełka. No i trochę tutaj fajnie już wygląda, lepiej, ale no jest zapierdziel jak nie wiem. Zaraz idę teraz na chwilę na przerwę, zjeść coś i zaraz przychodzę to wybrać. I dajemy tutaj świeżą ściółkę, wyczyścić ładnie, bo dzisiaj chyba jeszcze gniazd robić nie będę już. Może kiedy indziej się jeszcze za to wezmę. No, wziąć się na pewno wezmę za to, ale no już nie dzisiaj. Gniazda będę robił jakieś do połowy tutaj do tego, czy nie wiem dokąd się jeszcze okaże, zobaczymy. No i dobra, robię tyle w tym filmie. Widzimy się później, jak... No, jak tu wezmę, ogarnę, już posprzątam te traciny, pozbieram.
Co przyłoś? Nie, ty tak bierzesz. Ganiasz. Kitki przychodzą. O, co skaczesz, co skaczesz? Co uśmiech? Złaś. Złaś, bo brudny jesteś. Złaś. Co, walisz tutaj? No. No i bierzemy się za robotę. Już na razie idę zjeść. Więc widzimy się niedługo. I widzimy się w kolejnym znowu dniu. Posprzątane już tu mają gołębie, bo jednak trochę późno posiedziałem jeszcze tam i późno wyszłem. I też taka akcja z gołębiami była, że wszystkie gołębie tutaj są, spały się na dachu, bo moja ta, jak ona, jak sprzątałem im, to było już późno i się wystraszyły i spały na dworze. I o, gołębie tam na dachu siedzą, mają już te posprzątane. Tu króliki tak samo, klatki wyczyszczone. Tam pocztowe latają. Tutaj o, turkot siedzi pocztowe. Tam jeszcze pójdę do kurek. Kurki sobie chodzą. Przejdziemy do gołębi jeszcze. Oj, gołąbki siedzą. Też miały posprzątane. Jeszcze przez te parę dni to już trochę pobrudziły. A i gołębki sobie siedzą. Niech sobie siedzą. Dzisiaj taki chłodny dzień jest ogólnie. Dobrze, że posprzątałem wszystko. Chociaż dzisiaj też jest niedziela, to już bym nie, dzisiaj bym nie sprzątał. No, tutaj kurki siedzą, też mało posprzątane. Ale widzę, że jak rozbolały te trociny, że to szok. No i grzebią, i grzebią. Kurde, to jeszcze pety jakieś są. Od znajomego, co biorę trociny, to on pali. Pety rzuca, potem to się zbiera, wszystkie są śmieci różne te. No i dobra, w tym filmie też będzie na tyle. Kurniki, jak widzicie, posprzątane. Wszystko porobione. Więc jest fajnie, posprzątane ładnie. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć.